ten plecak, który dostaliśmy od Kajakowo. Zobaczcie, tutaj ukraińska brać tak wszystko nam tutaj popisała, że chyba wstyd, ludzie. Używam go, tak jak zobaczycie teraz, do złych rzeczy też. Do krojenia łowiu. Przelotki zamarzają w CIT. Dobra, 12 zł opłacone. Wydrukować bilet oraz potwierdzenie płatności kartą. Niech jest. Wzięliśmy to, takie dwie godzinki. Tak jak macie, zobaczcie tutaj. No i tyle. Pójdziemy zobaczyć, co tam się dzieje na tej marinie. Julo pisał, że tam się nie da wszędzie wejść, więc może być słabo. Dlatego nie wzięliśmy na więcej czasu. Najwyżej skoczymy z Filipem gdzie indziej, nie? Kurde, nie spodziewałem się, że będzie tak zimno. Nie wziąłem rękawiczek. Filip oczywiście przygotowany, nie? Czapki mamy identyczne. Rękawiczki wziąłem takie, kurcze. Jakby się samochód rozwalił, nie? To mam rękawiczki. Zawsze to może być. O, ty pokoś, jak mamy czapy. Muszka się ładnie zachowuje. To jest duże ptaki. Taka mucha, zobacz, chodzi. No, znowu pełno medus. Jak byliśmy tutaj z Julem w listopadzie, to też ich było full. Więcej niż teraz, no ale widać, zobaczcie, przetrwało ich trochę. Filip ma tą naszą torbę, co żeśmy dostali od Kajakowo. Nieprzemakalną. Ja dzisiaj też taki, zobaczcie, w stroju grafa, też na deszcz odporny. Muszę powiedzieć, że spoko, bo nie czuć w ogóle wiatru. Jakby był, bo dzisiaj akurat nie ma. No i ostatnio, jak byliśmy tutaj, to mega zmokłem. Także dzisiaj jestem gotowy na to, żeby trochę popadało. I muszę od razu powiedzieć, że ten strój grafa, to nie jest ten wypornościowy, to jest taki na deszcz. Robi robotę, bo nie dość, że jest troszeczkę cieplej pod nim, no to wiadomo, wiatru nie czujemy. A jak będzie padać deszcz, to też jest luz. Myślę, że trzeba by było się nastawić na to, że częściej coś takiego ubierać. Ja do tej pory no, nie ubierałem tych strojów na ryby. Jakoś tak nie miałem przekonania do nich, ale na łódkę jak najbardziej. Tutaj jakieś wypady takie właśnie gdzieś nad jezioro czy tutaj morze, no to nie ubierałem tego, ale muszę powiedzieć, że wygodne to nawet. No i ma sporo kieszeni. No teraz nie widać, bo mam kamizelkę. Ta. Dobra, jak zwykle nam bierze także, panie kochany. Ale Filip, zobaczcie, ma ten plecak, który dostaliśmy od Kajakowo. Bardzo fajny, wygodny i co najważniejsze, nieprzemakalny, no nie? No. No jakby Filip wpadł do wody, to nasz dron, który tutaj jest, będzie suchutki. Mamy tam drona, mamy też dodatkowe ubranie dla mnie, no bo taki i Filip to niesie, także tania siła robocza. No dron nie zamoknie, ale ja tak. Dobra, na potrzeby testu nie będziemy Filipa wrzucać do wody. Zobaczymy, na co dzisiaj ja łowię. No zobaczcie, jeszcze taka ciekawostka, zobaczcie tutaj ukraińska brać tak wszystko nam tutaj popisała, że chyba wstyd, ludzie, chyba wstyd. Dzisiaj łowię na muszki. Sorry za takie rękawiczki, ale to już wam mówiłem, że niestety, ale zapomniałem innych, a jest zimno, minus 4 stopnie. Zobaczcie muchy, całkiem spoko. Natomiast, no ja tutaj mam ją uzbrojone w taki sposób, bym powiedział to standardowy, nie na muchę, nie? Bo chciałem, żeby to troszeczkę tonęło. Ale ciekawostka jest to, że mam trog boczny taki, powiedzmy, 1,5-metrowy. No teraz za bardzo tego nie widać. I potem leci, fluorokarbon leci do naszego ciężarka, czyli od ciężarka leci gdzieś tak, powiedzmy, metr. Potem mamy trog boczny 1,5-metrowy i potem leci jeszcze metr fluorokarbon i dopiero potem plecionko. Jak to się w wodzie zachowuje? Słuchajcie, no fajnie, bo zarzucamy daleko, bo ten ciężarek mam 5-gramowy, łowię dzisiaj ultralightem, natomiast chętnie bym to jeszcze skrócił. Zobaczę, czy dam radę nożem skrócić ten ciężarek, żeby był jeszcze lżejszy. Tak powiedzmy 2 gramy by mi starczyły. Zarzucamy to, ciężarek opada, no wiadomo, dosyć szybko, to nie jest bombarda.
No i ciągnie za sobą delikatnie tą naszą przynętę. Bardzo fajna przynęta zresztą od Tuchola Net, dzięki wielkie. Taka właśnie na okonia. Dobra, i to by było wsio. Czy są rybki? No nie za bardzo, słuchajcie, nie za bardzo. Jesteśmy tylko we dwóch, ja i Filip. No i nie wygląda to optymistycznie. Na ten pirs tutaj nie da się wejść, bo jest zamknięte w tamtym miejscu. Natomiast jak tutaj się nic nie będzie działo, to my z Filipem przyjdziemy jeszcze na tamtą stronę zobaczyć. Julo tutaj był 2 tygodnie temu, zrobił takie zdjęcie, zobaczcie, trochę tych okoni nałowił. Właśnie on łowił metodą na bombardę i chyba też na muchę na tym bombardzie, także będziemy też tą bombardę stosować. Moja jeszcze nie doszła, tą, którą kupiłem na ultralighta, jak dojdzie, to przezbroję to na typową bombardę na ultralight i wówczas no, to będzie standardowy taki zestawik. Cały czas, zobaczcie, noszę ze sobą ten oto nóż od Garbatego. Widział słoną wodę nieraz i nie zardzewiał. Używam go, tak jak zobaczycie teraz, do złych rzeczy też. Proszę bardzo, do krojenia łowiu. I co? I słuchajcie, nienaruszony. Naprawdę nienaruszony. Kurna, ciekawostka, co? No ale to jest, wiecie, to jest stara, bym powiedział, gwardia. Nóż zrobiony tak, jak powinien być nóż robiony, a nie gdzieś w Chinach. Przelotki zamarzają. Minus 3 stopnie. Nie ma tragedii, nie Filip? Nie ma. Co ci jest najbardziej zimno? W palec u nogi. W palec u nogi. Kurde no. Trzeba obczaić lepszy sprzęt, co na takie mrozy. Przydałoby się. Ale to nie jest zimno, Filip. No jak nie? To minus 3-4 stopnie, to nie jest aż tak źle. No ja nie wiem, zimno jest jakby było minus 10. Kurna, ciekawe czemu, nie? Dobrze, że mam te profesjonalne rękawiczki, nie? To możemy tutaj jeszcze siedzieć 3 godziny. Przelotki zamarzają w cit. Niby minus 4 stopnie tylko, a naprawdę łowi się, no bym powiedział, beznadziejnie, kurde. Może jest więcej, znaczy się mniej stopni niż minus 4. Obłowiliśmy tutaj to, naprawdę straciliśmy masę czasu i Filip jak? Nic. Hehe, nic, nawet brania nie było widać. Natomiast od czasu do czasu pojawiają się kółka. Nie wiem, to może pewnie jakieś kaczki, nie? No i raz coś mega chlupnęło, tak jakby się coś spławiło, nie wiem, może nawet sandacz. Idziemy zobaczyć teraz na drugą stronę i zobaczymy, co tam jest ciekawego. Ja przypomnę, że to jest styczeń, nie? Zakaz spinningu portowego jeszcze obowiązuje, miejmy nadzieję, ostatni rok. Natomiast to nie jest port, to jest teren mariny jachtowej. Marina jachtowa nie wlicza się w te zakazy portowe z tego względu, że no ustawa jej nie wymienia. Jeżeli chodzi o tamta część jest zamknięta, chyba nie damy rady tam wejść. No i teraz jak sobie tak patrzę, to zobaczcie, jak się wchodzi na te tutaj pływające, takie, co to są, pirsy, no to tam chyba się nie da wejść, bo są jakieś bramki. Ogólnie tam się nie powinno wędkować, ale zobaczcie, jeżeli tutaj nie ma po prostu nic, no to myślę, że no nie mamy, że tak powiem, co zniszczyć, tak? Jakby tam było jakieś mienie cudze, jakieś jachty i tak dalej, to rozumiem, że nie ma co wchodzić, ale tutaj w tym momencie, jakby było otwarte, to spróbujemy z Filipem wejść. A Filip, zobaczcie, nie daje za wygraną, to jest zawodnik dużej rangi, nie to co ja. A co ty tutaj, uważaj, bo tam jest ten zjazd, nie? Właśnie o to chodzi, czyli nie mogą być okonia. Aha. Nie, ale to musisz precyzyjnie wtedy łowić, żeby ci się nie zaczepiło, nie? Kto wie, jak daleko on schodzi, chyba dotąd gdzieś. Nie no, wygląda to optymistycznie, tak samo tutaj ta kładka, pod tą kładką też mogłoby coś być. Cały czas te kaczuchy tam atakują. Coś łowią, ja nie wiem, czy one żerują teraz na jakichś glonach, czy na jakichś małych rybkach, ale cały czas tam siedzą, próbowaliśmy koło nich sobie też trochę pogudłubać i nic. No, tak cicho tutaj, wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Czy bosman będzie? Okej, mamy pierwszą bramkę. Zobaczymy, co to jest napisane. I co jest napisane? Remont, pomost wyłączony z użytku. No i zamknięte oczywiście, nidy rydy wejść. Tu na początku, tak jak już mówiłem, zobaczcie, mam lód. Może niezbyt jakiś gruby, ale tak spinningować ultralightem się za bardzo nie da.
tak samo tutaj mamy tą samą sytuację. Obawiam się, że te trzy pomosty będą wyłączone z użytku i pozamykane w CIT. Tutaj też zamknięte, Filip? Też zamknięte. Dobra, główne Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w związku z zaplanowanym remontem pomostów w przystani jachtowej Marina Gdynia do dnia 10 października 2022 do dnia konieczne jest przysuwanie jednostek z pomostu D w linę miejską sprzedane przez Bosmana Mariny. Okej. Dobra, czyli oni tutaj mieli czas na to przesumowanie. Spoko sprawa, natomiast my sobie nie wejdziemy. I tam dalej sobie też nie wejdziemy, a ten jeszcze następny, tam są jednostki zasumowane i tak średnio na jeża może tam wchodzić, nie? Sumujemy jeszcze co porzucać tu, pomiędzy. Rzucę tutaj, może tutaj coś będzie. Ostatnia nadzieja teraz. No bo trzy pomosty wyłączone z użycia. Tutaj teoretycznie mamy pomost, który no jest, nie jest wyłączony z użycia. Tylko Filip, obawiam się, że my na niego nie wejdziemy, bo zobacz, jest też zamknięty. Trzeba nacisnąć guzik i wtedy Bosman pewnie to otwiera. No na pewno. Tak? Nie wiem. No trzeba mieć kluczyk. Czy jest zamknięty? Chyba nie. Filip, wchodzimy? Lepiej nie. No nie widać, że był zamknięty, zobaczcie tutaj. No ale chyba nie, lepiej nie wchodzić. Nie? Co? Poleciało stamtąd? Nie, tam to nie bluzgnął na ten, nie wiem co było. No dobra, to spróbujemy tutaj trochę połowić wzdłuż i chyba nam się kończą pomysły na to. Okej, reasumując, te wszystkie pomosty, zobaczcie, są pozamykane. Może można wejść, bo tam nie widać, że był przekluczony, ale jest jakiś tam elektroniczny taki zamek u góry, więc podejrzewam, że jak będziemy wchodzić, to co najmniej Bosmanowi się wyświetli, żeśmy wejdźli. A to jest niezbyt legalne łowienie. Co na takich pomostach, Filip? Ja nie wiem. Na jakiejś debacie wam o tym opowiemy. Natomiast Filip opowiada, jak tam Eldorado rybowe, nie? Nic nie było, tylko zimno. No przelotki zamarzają, no mamy plecioneczki, one przez te przelotki jeszcze przychodzą, natomiast jak gdzieś mamy węzeł, no to już jest dupa totalna. No i na tym węźle no, dostaje się chyba najwięcej wody. No i jak on dotknie górne przelotki, no to już się tak się zamraża, że jak skróciłem sobie ten, może będzie widać, ciężarek, zobaczcie. Go stuningowałem, z 5 gramów zrobiłem, może 2. No to się nawet nie da zarzucić. Ta siła przy zarzucaniu jest na tyle mała, że nie odmrasza się. Więc trzeba to po prostu pokruszyć rękami, tą górną przylotkę i ten węzełek i tyle. No i tyle, no co tam będę dużo mówić. No na części mariny jest jeszcze lód. I się trochę zimno porobiło. I Filip, jaki jest teraz plan? Do domu. Do domu. Mieliśmy wykupiony parkometr na 2 godziny. No i właśnie się nam gdzieś tam kończą. Także i tak musimy iść. No i to tyle. Słuchajcie, kolejny film bezrybny, nie? Ale próbowaliśmy, słuchajcie, próbowaliśmy Marina w Gdyni w zakazie spinningu portowego. Cześć!